Cześć, tutaj Damian Redmer i dzisiaj chciałem Ci po prostu podziękować za cały ten czas, jaki w tym roku mieliśmy okazję mieć ze sobą kontakt. Czy to przez materiały na tym blogu, czy przez wymianę komentarzy albo maili, albo może mogłem Ci w czymś pomóc w jednym z moich produktów. Nie wiem, nieważne w jaki sposób i gdzie, chciałem Ci po prostu podziękować za to, że towarzyszyłeś mi w tym roku. Ja świetnie się bawiłem tworząc dla Ciebie prezentacje i inne materiały i mam nadzieję, że znalazłeś w nich wartość oraz mogłem nimi Tobie w jakikolwiek sposób pomóc. Na nowy rok przygotowuję wiele... Myślę, że naprawdę ciekawych materiałów, w tym m.in. wyniki badań naukowych na temat rozwijania siły, woli, motywacji i samodyscypliny, kurs szybkiego czytania, z jakim się jeszcze prawdopodobnie nie spotkałeś, prezentacje streszczające wybrane przez ciebie książki i wiele, wiele innych. Mam więc nadzieję, że zdecydujesz i że będziemy mieć ze sobą kontakt także w nowym roku. Aha, będąc przy prezentacjach streszczających książki, w poprzednim wpisie była ankieta dotycząca książek, z których mam zrobić kolejne prezentacje. Wygrała zdecydowaną przewagą książka Nawyk samodyscypliny za programu wewnętrznego stróża. Natomiast na drugim miejscu znalazł się Świadomy oddech Leonarda Ora. Więc gdzieś na początku nowego roku na pewno pojawią się prezentacje z tych dwóch pozycji. Dodatkowo, gdybyś mógł, to przygotowałem dla ciebie szybką ankietę. Składa się dosłownie tylko z trzech pytań, przy czym jedno to czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Prosiłbym cię, abyś za jej pomocą napisał mi, jakie książki mam jeszcze dla ciebie streścić. Zależy mi po prostu, żeby tworzyć takie materiały, które najbardziej będą cię interesowały. Stąd ankieta. Proszę kliknij link poniżej i daj mi znać, co cię interesuje. Ale to dopiero za chwilę, bo na ten moment chciałbym Ci przekazać najszczersze życzenia zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia oraz tego, by nowy rok był absolutnie najlepszym rokiem Twojego życia. A także, by źródłem Twojego szczęścia nie były tylko sukcesy, których Ci oczywiście życzę, ale przede wszystkim zwykła codzienność. A każde otwarcie rano oczu wypełniało Cię wdzięcznością za możliwość przeżycia kolejnego dnia tego ci życzę z całego serca. Pozwól, że ja teraz też udam się na odpoczynek i kolejną serię czwartkowych prezentacji na tym blogu zaczniemy dopiero od nowego roku, czyli dokładnie od czwartku, czwartku piątego stycznia, dobrze? Jeszcze raz życzę ci wszystkiego dobrego. Jeśli możesz to daj mi proszę znać w ankiecie poniżej, z jakie tematyki mam dla ciebie tworzyć materiały. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w nowym roku.